Dzień dobry Państwu. Który my tam dzisiaj mamy? Ja wiem. No ja Wam zaraz powiem. 18. No co jest? No tak chciałam. 18 kwietnia i wtorek. Dzień przysuski targowy. A my właśnie, jak widzicie, przygotowaliśmy sobie kawkę. Odstawiłam dzieci do przedszkola i do szkoły. Spakowaliśmy się i ruszamy zaraz. I ruszamy w drogę. I zobaczymy, gdzie dojedziemy. I co dziś będziemy robić. W sumie planu jeszcze bardzo sprecyzowanego nie ma, ale przynajmniej wiemy, że jedziemy. I wiemy mniej więcej gdzie. To już całkiem dobrze. Idzie Paweł, pijemy kawę i ruszamy. Możesz to na wierzch położyć jeszcze. Może? W środku lepiej. Tą wodę mogłem zabrać, tą śmierdzącą. Tam jest resztka do wylania, czy tam do wyrzucenia. No dobra. Pogoda piękna, wiosenna, jak widzicie. Ale nic nie pada. Tam, bo jeszcze nie wiedziałam, gdzie jedziemy. Jedziemy nad morze oczywiście. No to tam jest tak słoneczniej przynajmniej. Jutro mają być jakieś przelotne opady, ale jakoś bardzo nas to nie musi martwić. I tak sobie znajdziemy coś do roboty, nie? No, to pakujemy się. No to w drogę. Mamy farta. Dzisiaj wtorek, dzień targowy, a tu pusto. No, czyli nie jedziemy w tamtą stronę, tylko w drugą. W drugą? Tu pojedzie. No przez Fortek ci. A, w tym sensie. No to tak. Jeszcze się chciałam pochwalić swoim plecaczkiem, który już pokazywałam gdzieś tutaj, ale dzisiaj spojrzałam na niego takim jasnym okiem. No on jest zarobisty. Też taką zebra. No, fajnie. I wcale nie jest taki super sportowy, nie? Nie. Dobra, idę płacić. Nie ma lekko. A gdzie jest ten komputer? W środku walizki. Czekaj, zapnę ją, żebyśmy potem nie zapomnieli, że jest otwarta. Byłoby smutno trochę. On się tak nie odpina dobrze. Dobra, komputer jest. A to dlatego robota się nie kończy, pomimo tego, że wygląda na to, że zawsze jesteśmy na wakacjach, to tak nie jest. Jak tam? No zaraz już powiem. Telefonów ile już się było? Za dużo. To dobrze, że są, nie? Dobra. Ale masz brudny, biały, to widać wszystko na nim. A jaki mamy czas? 9:00. Nie jest źle, prawda? Tak, nie jest źle. To lecimy. Chociaż pogoda jest naprawdę słabawa. No i dobrze, lepiej, żeby taka była tu. Dobrze, nie krzycz. No to działamy. Szybki przystanek i lecimy dalej. No. Jesteśmy chociaż w połowie, czy nie? No, blisko połowy. Blisko połowy. Ale jakoś się jedzie dzisiaj, całkiem już spoko. Brzmi nieźle, blisko połowy. Cyk, green mode, żebyśmy za dużo nie spalili. Damn. Ładowareczka, nagrywanko. No i co? Co teraz będzie? Teraz wejdzie dziadek i będzie naprawiał radio. O, fajny film. Co? Fajny film. No, fajny film. O, teraz się nie wyciszył. Wyciszę. No dobrze, tu jedziemy dalej. Stąd tak ładnie pachniało.
Ładnie? Bartaurus, no. Nie wiem, nie czułam ale chyba. Ja jeszcze nie otworzyłem okna żywieniowego dzisiaj. Ja właśnie otworzyłam. Znaczy otworzyłem na kawę. Ja już dawno zamknęłam. Nie, ja to jestem... Ja zawsze, bez względu na to, czy zjem coś o tej 8, czy nie zjem wcale, to o godzinie tak 11-12 zaczyna mi się... Ssanie. Tak, ssanie. No. No to 11-12 to akurat ten, kończą ci się śniadania w banku. Poważnie? No. 11 chyba 30, albo do 11 w ogóle. Nie pamiętam, kiedy jadłam ostatnie śniadanie w maku. Czekaj, nie, gdzieś coś kojarzę. Z Almette nie jadłeś ze mną? Nie. Ostatnio? Gdzieś jechaliśmy chyba... A to z Karolem jadłem, tak. Gdzieś chyba we czwórkę jechaliśmy. Z Szyszkami? Z Szyszkami chyba. No, możliwe. No nic, dobra, no to jedziemy. No i Boże, kochany, jedyny drogi. A w ogóle to wiecie, ja powiedziałam, że jedziemy nad morze. Przepraszam, ziewamy jak kupi. A my jedziemy nad Zatokę. Dzisiaj jedziemy nad Zatokę. Odwrócę tę kamerę może. Jedziemy nad Zatokę, czyli dokąd jedziemy, łatwo się domyślić. Po pierwsze jest napisane pewnie w tytule. Pisze. Po drugie, no my często tam jeździmy, no to co, nikt się nie zdziwi, nie? Że jak powiemy, że jedziemy do Trójmiasta, do Sopotu. A co tam będziemy robić, to się jeszcze okaże. Tak. Znaczy wszystko. Jeszcze, tak jak mówiłam... Wszystko to, co zawsze. Rano, nie ma tak bardzo sprecyzowanego planu na te dwa najbliższe dni. Dwa, trzy, nie wiem w sumie, jak to tam wyjdzie. W każdym razie, no, postaramy się... Relacjonować wszystko. Relacjonować wszystko, rzetelnie. Jak zawsze. No to co? No to pstroła. Powiedziałaś, że wczoraj myśleliśmy o wyjeździe do Chorwacji. Tak. I jakbyśmy się... nad tym zaczęli zastanawiać w niedzielę albo w sobotę, to pewnie dziś byśmy już byli w Chorwacji, no. Ale trochę nam zabrakło dni, w związku z tym, że tam, no, moi rodzice mają jakieś swoje plany, Paweł ma jakieś tam inne plany w międzyczasie, to tak nam się trochę nie zgrywały terminy. Za chwilę zresztą, po tym, kiedy to wszystko już ustąpi, moi rodzice znowu byliby wolni, ty byś załatwiał wszystkie sprawy, to przychodzi majówka. Majówka to jest raczej słaby temat na wyjazdy, bo my planowaliśmy ten wyjazd tylko we dwoje, a tu majówkę, no to chcielibyśmy z dziećmi spędzić. A zaraz po majówce z kolei to lecimy na inne wakacje, więc też nam nie pasuje. Więc wychodzi na to, że Chorwacja chyba nie wcześniej niż, nie wiem, w czerwcu. Chyba, że zrobimy jeszcze, mamy taki super jeden zarobisty pomysł i mam nadzieję, że się uda go zrealizować, żeby... Powiemy? Możemy, no. Że myśleliśmy, żeby pojechać przed takimi dużymi upałami do Chorwacji. Wiecie po co? Pojeździć na rowerach. No. Bo wtedy nie będzie aż tak gorąco. Tak. Chociaż i tak będzie gorąco. No ale na pewno nie tak jak... No, w lipcu, w sierpniu bym się nie zdecydowała. Nie będzie tyle ludzi. Tak. I to też byłby taki szybki wyjazd bez dzieci raczej, bo nie widzę tych rowerów. W piątkę to no, jeszcze nie. Z trójką na rowerach, nie. Ale sami jakbyśmy tak wyskoczyli na kilka dni i objechali sobie nasze ulubione miejscówki na rowerach, to byłoby fajne doświadczenie, tak myślę. Więc mam nadzieję, że nam się uda... Romajna, Bratusz, Krawica, Brela, kurde, tam przecież idealnie by było jechać. Tylko żeby nie było ludzi, żeby nie było za gorąco. No więc mam nadzieję, że nam się uda wykroić te kilka dni w grafiku, bo naszym i naszych rodziców, moich rodziców, żeby tak się tam wybrać. No, ale póki co plany są już tak na najbliższe tygodnie, więc na razie się tego trzymajmy, żeby nam się wszystko udało zrealizować tak, jak nam się wydaje, że się uda, nie? Tak jest. To co? Pogadaliśmy? Było? Wszystko wiecie? Pogadane, pojechane. Pojechane, jedziemy. A pewnie następnym odcinkiem